Admecja info. Niech ktoś napisze Gentlerowi na streamie, że mnie nie będzie na live, bo moja mama ma urodziny i zabrałem ją do restauracji, a potem na kino. Szanuję całym sercem, Meziu, że zrobiłeś coś takiego. Mój ojciec miał urodziny w zeszły czwartek i gdyby to nie był zeszły czwartek, tylko zeszły wtorek, to bym odwołał streama, żeby pójść pojechać na jego urodziny. Czyli ojca swego i matkę swoją. I nie żartuję teraz z religii, tylko naprawdę tak uważam. Dobra. Wyspa Pustynna. To jest wyspa w ogóle, która była pierwszym moim problemem. To znaczy, jak byłem dzieciakiem, to była pierwsza wyspa, która sprawiała mi jakikolwiek problem. Bo poziomy pustynne, jak to w każdej grze z poziomami pustynnymi. Nie wiem, czy pamiętacie chociażby Ninja Gaiden 3. Jeśli się nie mylę, tam był poziom pustynny. Mega Mana zresztą też któregoś. Nie pamiętam już którego, ale pamiętam, że któryś właśnie szczycił się tym, że też zrobił level pustynny, tak jak inne gry. Tak, w Adventure Island też oczywiście są ruchome piaski, które nas pochłaniają. Jest to coś, co jest wyjątkowo... O Jezus, ale było blisko. Wyjątkowo frustrujące momentami. Mam wrażenie, że w trójce te levele są trochę dłuższe swoją drogą niż tutaj. Ale też zobaczymy, jak w trójkę będę grał. Na razie idzie całkiem sprawnie. Straciłem co prawda dwa życia, ale głównie tracę je głupio, bo nie muszę się aż tak skupiać na tej grze. Trzymam kciuki, że tak zostanie, bo nie wiem, ja pamiętam, że ta gra potrafi mieć poziom trudności. Myślę, że on będzie skakał. No ale może być tak, że to są moje dziecięce wspomnienia, a jednak wtedy byłem w te gry znacznie gorszy. Niektórzy mówią, że z czasem coraz rdzewiają im te skille. Ja raczej, jako że całe życie gram dużo, no to tak raczej jestem zdania, że jestem w te gry coraz lepszy. Chociaż może nie licząc tych gier multiplayerowych, gdzie już faktycznie liczy się trochę chociażby refleks, jakaś taka szybka analiza sytuacji, no to powiedzmy, że gdzieś tam w moim prime byłem, jak miałem tych lat 20, a nie 28. Ja w ogóle dzisiaj oglądałem jakiś film z lore Adventure Island, tak jakoś przy okazji tego, że spałem, jak próbowałem sobie zasnąć. O nie! Jezu! No i straciłem dinozaura mojego niebieskiego, no! Znaczy, no to był nowy dinozaur, ale come on! Zginąłem głupio. Także mniej więcej wiem, jak to wszystko tam sobie wyglądało. I nie wiem, czy będę grał w dalsze części, dlatego że chciałbym też dopuścić was do głosu, jeśli chodzi o gry, w które będę grał. To a propos, panie CJ, jest coś, do czego właśnie chciałbym zachęcić tą część community z YouTube'a, bardziej do starej gier nastawioną, że po Adventure Island 3, czyli za dwa tygodnie już chciałbym, żeby na Discordzie pojawiało się głosowanie w temacie tego, jaką grę właściwie miałbym ograć we wtorek, nie? Na tych streamach, które nie są geometrii daszowe. Bardzo bym chciał coś takiego wprowadzić, ale obiecałem sobie, że to Adventure Island ogram po prostu dlatego, że to nie wybaczyłbym sobie, gdyby się nie pojawiło. No słuchaj, Wilgax, jak zrzeszysz odpowiednią ilość osób, to może być i Kirby. Tylko że oczywiście, ja od razu wspominam, do ankiety, w jaką grę zagrać, będą trafiały gry, które zaproponujecie, ale też w które ja faktycznie chcę zagrać. Nie będę jakoś bardzo picky w tym temacie, nie będę złośliwy. Raczej będę po prostu wykluczał te gry takie raz typowo trollowe, dwa, w które na przykład już grałem i nie mam ochoty. Także od razu mówię, że nie zbijajcie się na chociażby Undertale, bo Undertale'a ogrywać nie planuję.
Ten one shot, który już się pojawił w rekomendacjach, na pewno będzie brany pod uwagę. Spokojnie, jeszcze tego tematu nie założyłem. Ale będzie specjalna na pewno ta. Specjalny wątek, no to będzie, spokojnie. Jeszcze tego tematu nie założyłem, bo głosowanie chciałbym, żeby się zaczęło. Albo proponowanie gier to mogłoby się zacząć już w tym tygodniu, żebym mógł zrobić ankietę już na początku przyszłego, po zagraniu w Adventure Island 3. Jako, że to jest wyspa pustynna, to mogłoby się więcej pustyni faktycznie zdarzać, szczerze mówiąc. Nie lubię tego latającego dziada. Szczególnie na te poziomy właśnie, gdzie są te kokosy, bo ja lubię latać na takiej wysokości w miarę sensownej, a te kokosy powodują, że muszę latać wyżej. No ale ma swoje plusy, no ma no. A to latanie jest też strasznie niewygodne. To jest ten model latania jest strasznie źle zrobiony. Ale same pterodaktylki przydadzą mi się na wyspę. Którą? Tu jej nie widać. Ale jest taka wyspa, na którą mi się przydadzą. No nie wiem, czy widzicie, mam sobie te mapki tutaj zaznaczone. Tej się boję najbardziej na razie. No bardzo się jej boję, ogólnie. Ta jaskiniowa bardzo będzie męcząca na pewno, no bo tutaj oczywiście będzie mało jedzenia, bo to w jaskiniach jest mało jedzenia. No a co do reszty, to zobaczymy. Pamiętam, że wulkany mi bardzo psuły krew, jak byłem dzieciakiem. Odłóż tego dinozaura, nie chcę go. Nie dość, że wolniej przechodzę poziom, to jeszcze szybciej mi schodzi głód. Pterodaktyl bardzo szybko zużywa pasek głodu i to jest irytujące, bo trzeba cały czas się zniżać po jedzenie. Gdzie? Gdzie? No gdzie? A tu? Hehe! Bonusik! Let's go! Jest! On chyba mi idzie do ekwipunku, nie? Jak jest z Secret Roomu? Tak. Idzie do ekwipunku. Nie wiem, czy w dwójce to jest, chyba nie, wydaje mi się, że nie, ale niektóre te Secret Roomy potrafiły mieć Warp Zony. One wtedy nie mają takiego dinozaura, smoka, czy jakby to tam nie nazwać, zielonego, tylko pterodaktyla czerwonego. No, dobra, mniejsza. Dobrze, że udało mi się przejść level na deskorolce wcześniej, bo ewidentnie teraz mi to nie wychodzi. Ziomuś! No, skakanie tym Higginsem jest dużo lepsze w tej grze. Chociażby dlatego, że w jedynce skok polegał na tym, że jeśli nie trzymałem w prawo, w sensie jeśli się nie poruszałem, to ten skok robił się bardzo niziutki. Więc można było robić takie niziutkie skoki, ale w bardzo specyficzny sposób i często one się robiły w momentach, w których się nie chciało i się ginęło. Tutaj mam pełną kontrolę nad wysokością skoku. To sterowanie zdecydowanie bardziej przypomina Mario niż w Adventure Island 1. Tam było za bardzo płynące i moim zdaniem robiło okropną robotę. Nintendo skopiował wygląd pokoju z jajkami do Super Mario Maker 1-2 w nakładce Super Mario Bros. 1 do Ghost House'a. Boże, tu jest za dużo nazw, ja nawet nie potrafię tego wszystkiego zbić w całość. Dobra, lećmy normalnie. Oh yes, this is the one. Uwielbiam tą muzykę. Jest... No, nie wiem dlaczego, ale od zawsze po prostu uwielbiam tę muzykę. Nie pytajcie mnie czemu. Ja wiem, że zawsze jak ją puszczam komuś, to jest skrzywiony strasznie, że akurat to ze wszystkich takich muzyczek typu... muzyczek typu właśnie Mega Man 2, Dr. Wily, coś tam. Dr. Wily 2 to chyba tak? A dla mnie to było zawsze takie coś, do czego wracałem. Miałem ochotę po prostu tego słuchać w kółko. Uwielbiałem to. No ale oczywiście mam takie soundtracki, które lubię tak obok tego.
W ogóle strasznie śmieszne są te projekty przeciwników, takie krzywe strasznie. Mam wrażenie, że w trójce one są ładniejsze, takie przyjemniejsze do oglądania. Z Ninja Gaiden uwielbiam większość soundtracku. Strasznie, strasznie lubię soundtrack z Ninja Gaiden. Oczywiście Contra, to też są bardzo charakterystyczne dla mnie nutki. No ale do niczego tak często nie wracałem jak do tej nutki z pustynnego levela z Adventure Island 2 i 3. No prześwietne dla mnie to jest, uwielbiam. Looney Tunes? Looney Tunes! Ale ty nie mówisz o tych małych? O Tiny Tunes? Bo pamiętam grę, która była z Tiny Tunes, tam gdzie się było tym małym diabłem tasmańskim, tą małą kaczką i małym królikiem. Ja nigdy nie oglądałem Tiny Tunes, więc nie wiem jak oni się nazywają. Tak, to tą grę absolutnie pamiętam. Swoją drogą chyba też jej nigdy nie ukończyłem. O? Była jeszcze taka gra, którą też z tego gatunku bardzo lubiłem. Ona się nazywała... Ona była na podstawie tej bajki z tymi różnymi pojazdami, gdzie oni się ścigali pojazdami. Ten gość był Dastardly Muttley i to był wielki wyścig, taki gość... Kurde, nie pamiętam. I tam była ta właśnie taka platformówka, która się opierała o fabułę tej bajki. Się walczyło z kolejnymi uczestnikami tego wyścigu w kolejnych poziomach. Bardzo dobrze wspominam tą platformówkę. Także tak, ja bardzo dużo grałem na Pegasusie, bardzo dużo gier przerobiłem. Potem też na NES-ie, tak jak wspominałem, ale na NES-ie dużo, dużo, dużo mniej. Bo to już było takie moje późne bycie nastolatkiem, jak sobie nabyłem NES-a, żeby właśnie potestować te gry. No i już aż tyle nie miałem też czasu, no i inwestycja w NES-a to droga sprawa jest, tak jak się chce kupować te gry w oryginale. A jednak byłem... Ale mi się pojawił na twarzy prawie. Po co mi te? Dobra, gdzie teraz? Czemu ja miałbym chcieć w ogóle bywać... W sensie mógłbym mieć... Aha! Jakbym tu wziął ptaka, to mógłbym stawać na tych rzeczach i po prostu ptak by strzelał w dół. Nie musiałbym wtedy w ogóle ryzykować. Ale zaryzykowałem. Well. Odlotowe wyścigi. Okej. Okay. Wacky Races. Tak. Tak. Widzisz. O, no i nadeszła ta wyspa. Nieszczęsna. Wszystko tu jest albo śnieżne, albo lodowe. Jedno i drugie jest denerwujące. Bo będzie albo brak jedzenia nam dokuczał, albo lód. To generalnie jest level zimowy, ale level śnieżny, więc nie bierzemy tutaj dinozaura, bo tutaj w poślizg nie ma znaczenia, natomiast będzie miało to znaczenie to, że będzie mało jedzenia prawdopodobnie. W tej części te levele śnieżne, jak widać, są takie mało... No są tylko lekko przekolorowanym sprite'em. Ja specjalnie straciłem tę deskę, po prostu chciałem się upewnić, że nie zginę na tym wężu. Są tylko lekko przekolorowanym sprite'em zwykłej ścieżki. Natomiast w części trzeciej, jeśli się nie mylę dopiero, to będą już takie bardzo ładne levele, typowo pokryte śniegiem, z przeciwnikami też mocno idącymi w takie śnieżne klimaty, typu śnieżne zające. No bo tutaj jak widać, to jest zwykły level, taki jak wszystkie poprzednie, nawet muzyka jest z levela palmowego. Jedyne co, to wszystko jest trochę bardziej niebieskie. To moim zdaniem jest lekkim marnotrawstwem, mimo wszystko. No ale trzeba pamiętać, że ta gra i tak bardzo się zmieniła w stosunku do pierwowzoru, więc doceńmy to, że to zróżnicowanie próbowali wprowadzić. Tego soundtracka to nie ma aż tyle. W trójce jest go zdecydowanie więcej, mimo że trójka była dość rushowaną grą, jeśli się nie mylę, bo wyszła po roku od dwójki. Moje ulubione, dokładnie tak. Czat pomaga w researchu. No słuchajcie, tak samo pomogły mi komentarze. Była taka gra, którą też chciałem ograć, co prawda ona się jeszcze nie pojawiła. Ale wspominałem przy okazji któregoś Megamana, że jest gra podobna, która jakby zakłada, że po pokonaniu bossa dostajesz kolejną zdolność, a właściwie nawet postać. I ktoś mi podsunął, że to było Bucky O'Hare.
I bardzo chciałem w tę grę zagrać swoją drogą też. Także na pewno kiedyś ją podrzucę jako temat do ankiety. Oczywiście moje gry pewnie nie będą wybierane w ankietach za bardzo. Ale taka gra jak Bucky O'Hare, chętnie taką grę bym ograł. Bo właśnie bardzo mi się podobało to tam, że była wymagająca, ale jednocześnie prosta, bo często dużo rzeczy tam jest trudnych do zrobienia, ale te continue pozwalają na cofnięcie się ledwo trochę do tyłu tam, w Bucky O'Hare, więc ten poziom trudności aż tak nie uderza. Matko, jak ja dzisiaj się nie mogę wysłowić. Och, czy ja chcę zostawić sobie dinozaura? Mam 3. Nie, odłożę go. Odłożę go. Nie no, pamiętam, ale po prostu jestem... Pamiętam też, co niektóre gry potrafiły z tego kartridża wycisnąć. Między innymi Adventure Island 3 właśnie. Że jest tam dużo większe zróżnicowanie, przede wszystkim soundtracka. Czy ja doskoczę, tak? Tak, doskoczę. Klonem Megamana. No może jest trochę klonem Megamana, ale moim zdaniem bardzo dobrze się broni jako standalone gra. Uważam, że to jest naprawdę warta gra, taka niszowa trochę, bo większość ludzi aż tak nie kojarzy. Zginę jak tam pójdę, co? Nie, dobra, nie zginąłem. Większość ludzi aż tak nie kojarzy, a ja uważam, że to była naprawdę gra warta świeczki. Ja w ogóle tylko raz, może dwa razy trafiłem ją w trakcie wymieniania kartridży, bo to tak na takiej zasadzie się działało, jeśli chodzi o Pegasusa. I pamiętam, że miałem świetny czas z nią, kompletnie jej nie zrozumiałem, a potem już nigdy więcej jej nie trafiłem, a bardzo chciałem do niej wrócić. No i właśnie Bucky O'Hare... Nice! Bucky O'Hare trafił się na Pegasusa, podczas gdy Megamanów na Pegasusa nie było. No ja robię Arkę Noego ogólnie. I to taką rozbujaną, bo nie dwa z każdego gatunku, tylko będę miał po 8. No ale faktycznie mam ich strasznie dużo. Powinienem zacząć z nich korzystać więcej. Żeby nie tracić żyć. Bo te życia mogą mi się potem przydać. Ja zawsze niebieskiego lubiłem najbardziej, właśnie dlatego, że jego strzelanie jest tak jakby nisko nad ziemią. Dobra. To dziad wredny. Nawet go jeszcze nie widziałem, a on i tak już do mnie strzela. Czerwony, nice. A zobaczę jeszcze, która propozycja wyjdzie ode mnie, bo ja za każdym razem, w sensie każdego tygodnia, będę się starał do ankiety dać jakąś taką grę, w którą ja bym chciał zagrać. W sensie, która mi przyjdzie do głowy, żebym w nią zagrał. Bo tak jak mówiłem, na tych levelach lodowych będzie mało jedzenia, naprawdę. Pierwszy raz chyba obniżyłem pasek do tak niskiego poziomu. O, no nie wiem, co tam było, trudno. To gdy wyjdziemy z gry, dostanie kocich uszek. Wyjdzie na to, że naprawdę pochodzi z Japonii. Hudson Soft. O, dobra, zostawmy tego dinozaura. Niebieskie będą mi się przydawały bardziej, a czerwone zostawmy na wyspę pełną wulkanów. Żeby te wulkany mnie za bardzo nie męczyły. Dobra. Prehistoryczna Japonia? Nie. Z tego co pamiętam... Kurde, nie, a może nie. Nie pamiętam. Ale to jakieś wyspy z tych amerykańskich. Nie pamiętam, czy to Bahamy, czy coś. Ale to było na jakiejś konkretnej bardzo... W jakimś konkretnym archipelagu. Umiejscowione. I to jest zapisane w instrukcji. Tylko musiałbym ją mieć. Ale szybka reakcja! Kordi, no nie spodziewałem się! Nice! 9K punktów kanału, no to będziesz królem jutrzejszego streama, słuchaj. Jak będziecie kupować sobie różne rzeczy.
No widzisz. Yahoo. Hard Track? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Wytłumacz. O, króliczki. Mówiłem właśnie o takich typowo lodowych levelach. Powinno być takich więcej w tej wyspie. A nie jakichś klonów podstawowego levela. Moim zdaniem. Absolutnie powinno być więcej takich leveli. Big Nose? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Serio, nie mam pojęcia. A nie, Big Nose! To jest ten o tym jaskiniowcu. Ten, ta druga gra o jaskiniowcu na NES-a. Tak, to to? To to? Tak, kojarzę to. Kojarzę to. I potem na SNES-a były fajne wydania tej gry, bo to, to były już takie... bardzo fajne platformówki. Też dla dwóch graczy, z tego co... jeśli mnie pamięć nie myli, bo... wydaje mi się, że niedawno... Oj, Jezus... grałem w wydanie na SNES-a z siostrą, bo jest dostępny na Switchu w ramach... w ramach tych gier, które są... ze SNES-a w pakiecie. Kurde, no nigdy nie pamiętam, ten pingwin jest pojebany. Przepraszam. Ale ja pamiętam, aż sobie przypomniałem, tak mi wróciło od razu do głowy. Ja nie wiem, jak unikać tych kulek, nigdy nie wiedziałem. Zawsze traciłem na tym dinozaury. God damn it. Wheel of Steel. Symulator, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co to jest, ale nienawidzę takich gier jak Euro Truck chociażby. Strasznie. Euro Truck Simulator, nienawidzę tych gier, ale no... to nie jest tak, żebym w nie zagrał, więc... przemęczyłbym się. A, zważajcie też na to. To od razu powiem. Jak będziecie... ja będę też pod takim kątem robił analizę tych gier, że jak dacie mi jakąś grę, która jest tylko na peceta i ta gra będzie dość wymagająca dla peceta, to mój pecet tego nie pociągnie, więc no będę musiał jej automatycznie wtedy nie brać do ankiety, nie? Mogę sobie kupić grę na PlayStation, bo mogę zbierać obraz z PlayStation i to jest spoko. Mam PS5, ale bardziej wymagające gry, które są tylko pecetowe, niestety odpadają, bo mój pecet po prostu nie pociągnie streama dla takich gier. Admecja Info. Niech ktoś napisze Gentlerowi na streamie, że mnie nie będzie na live, bo moja mama ma urodziny i zabrałem ją do restauracji, a potem na kino. Szanuję całym sercem Meziu. Meziu, że zrobiłeś coś takiego. Absolutnie. Mój ojciec miał urodziny 1 sierpnia, w zeszły czwartek. I gdyby to nie był zeszły czwartek, tylko zeszły wtorek, to bym odwołał streama, żeby pojechać na jego urodziny. Najwyżej bym go przełożył na późniejszy dzień. Także szanuję bardzo. Czci ojca swego i matkę swoją. I nie żartuję teraz z religii, tylko naprawdę tak uważam. To będzie wodny level, tak? Także wychodzę z założenia, że nawet jeśli wejdzie mi tu trochę bambików, to który bambik będzie nieodpowiedni na ten stream, no to jak nie wyleci, to sam wyjdzie, nie? Ale mimo wszystko chciałbym zbierać ludzi z różnych źródeł. No bo kto będzie chciał, to zostanie, a kto nie, to nie. Nie oszukujmy się, ten stream, niezależnie od tego, czy część GD, w sensie geometrii dashowa, czy starogrowa, no to jest raczej temat niszowy, nie? No kurde, czy ja dam radę górą? Nie, nie dam rady górą, muszę przelecieć tędy, a tutaj ten gość strzela. O, lipa, ej, dobra, zabiję tego. No i widzicie, tutaj by się opłacało nie mieć foki, bo jakby, znaczy nie mieć foki, nie mieć strzelania. Bo jakbym nie miał tomahawków, to nie miałbym problemu ze strzelającym przeciwnikiem. W tych wodnych levelach to oni lubią mi dawać te tomahawki. Po raz kolejny lepiej by było, jakbym ich nie miał. Dobra, bo zaraz zginę z głodu, hej, halo! Jeść! Jak dziś! Nice, Higgins. Hop. Nice. Tak, to prawda, zgadzam się, że niektóre mogą mi zrobić... no, zamieszanie na czacie. No ale to dlatego, w zależności od tego, ile już będziemy mieli wtedy ludzi, no bo mówimy o późnym 25, więc nie wiem, jak duży ten czat będzie. Można też chociażby używać czatu dla subskrybentów, czy wolnego czatu, czy po prostu na przykład banować tych ludzi. Zobaczę, jak sobie będę radził z takimi rzeczami. No to jest wszystko do ogarnięcia, nie? Widzę, że w tej grze nie ma ognia. Nie ma ognia do strzelania, nie. W tej grze jest tylko toporek. Tomahawk, czy jak wolicie to nazwać, a w części trzeciej jest jeszcze bumerang.
No wreszcie mi się przyda ten dinozaur. Ha! Własność Higginsa, który ćwiczył rzucanie tuporkami na odległość. No, jak widzicie, tutaj nie mam problemu ze ślizganiem się. To jest mistrzostwo świata po prostu. Posiadanie tego dinozaura na level lodowy to jest coś absolutnie bezcennego i... Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że moja postać się nie ślizga w tych levelach. Wy wiecie, jak ja reaguję na to, że postać mi się ślizga. Oczywiście, że wiecie. Przechodziliście ze mną cały Adventure Island 1. Przechodziliście to dobre określenie, bo naprawdę się pewnie męczyliście, oglądając, jak przechodzę ten level lodowy. Wiem, bo ja ostatnio go montowałem. Uważaj na bakłażan. W dwójce i trójce chyba nie ma bakłażana. Wydaje mi się, że tu nie ma bakłażana. O, zginę! Nie wiedziałem, czego się spodziewać za tym skokiem. No i zepsułem, no co ja powiem. Jak montowałem ten level z jedynki, właśnie lodowy, na którym się tak namęczyłem, no to jest dosłownie kawalkada, praktycznie to jest montaż śmierci. No bo tak jak poprosiliście, dałem licznik śmierci, więc czasem po prostu to jest z rzędu śmierć, 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 nie? I tylko podliczanie, pojawia się kolejny raz licznik z kolejnymi cyferkami. Nic więcej. Strasznie śmieszne. Dobra, to jest ten skok, nie? Nie, jeszcze nie ten. Następny, taki długi. O, dobra. Teraz już pamiętałem, że muszę się grzecznie tutaj zachować. Czat dla subskrybentów dla mnie najgorsze rozwiązanie, nie mam jak dać ci suba. Spokojnie, na razie się absolutnie nie szykuję, żebym miał włączać coś takiego. Będziesz strzelał do mnie? A, będziesz strzelał do dinozaura. Dobra, to mamy lajcik. Dobra, najlepiej będzie stanąć tutaj, bo to mnie nie krzywdzi. Dobra, spadnij resz. Będę sobie powoli mu wbijał obrażenia, bo nie mam co się spieszyć. Szkoda by było głupio ginąć. Ale się dziwnie pojawił ten... Ty. Dinozaurze, czemu ty się tak dziwnie... Dobra, na środku się lepiej stoi. Jednak. Chciałem bezpiecznie grać na dużą odległość, ale to było bez sensu od początku. Dobra, łatwo. Te bossy nie są jakieś trudne, ale przynajmniej są zróżnicowane w stosunku do jedynki, gdzie każdy boss był taki sam. To tak się da?